Pierwsza Honda Civic, która pojawiła się na rynku w 1972 roku, nie miała sportowego charakteru. Nie należała także do segmentu C, tylko do B. Ale wtedy, w tamtym czasie, miała nowoczesny silnik OHC zamiast OHV i wbiła się na szczyt naszej listy, gdzie szukamy najmocniejszych hot hatchy segmentu B. Pokonała nawet prawdziwego hot hatcha, czyli auto Bianchi A112 ukąszonego przez Abartha. Ale to było w 1972 roku. A teraz jesteśmy w roku 73 i auto Bianchi pojawiło się z poprawkami po liftingu, więc czy to oznacza, że wróci na szczyt naszej tabeli? Zaraz się przekonasz, bo właśnie wybieramy się na poszukiwania największego małego gladiatora. Jestem Grzegorz, to jest kanał Moto z innej perspektywy, a ty właśnie oglądasz serial Mali Gladiatorzy, gdzie szukamy najlepszych hot hatchy segmentu B. I poprzednie odcinki masz w opisie, a my jesteśmy w 73 roku. I zacznijmy od ostatniego na naszej liście, a było to Renault 5, które miało być na każdą okazję i było, ale nie nadawało się, aby wybrać się nim na kręte drogi. Miało za mało mocy i to się nie zmieniło w 73 roku, bo jego rodzina się nie zmieniła. Modele te są dokładnie takie same jak rok wcześniej. I tak samo jest u Fiata, on także ma taką samą gamę modelową jak rok wcześniej, a dodatkowo pojawił się jego daleki kuzyn z Hiszpanii. To znaczy pojawiła się wersja 3-drzwiowa, czyli hatchback Seata 127, ale to kopia Fiata, więc niczym nikogo nie zaskoczy. Za to nowości były u prestiżowego kuzyna Fiata, czyli u auto Bianchi A112, które pojawiło się po wizycie u kosmetyczki, to znaczy po liftingu. Jest inny grill, zderzaki są teraz gumowe z chromową wstawką, wersja elegante jest jeszcze bardziej elegancka, znowu Abarth. Jego można było zamówić w innym kolorze, bo wcześniej tylko Rosso Corsa. Do tego mogłeś dostać wypasione felgi z Fiata 128 Rally, pojawiły się czarne ramki wokół reflektorów, no i nowa tapicerka we wnętrzu. Ale najważniejsze pytanie, co z mocą? I tak, model podstawowy dostał teraz mocniejszy silnik o mocy 47 koni. Czyli jest tak jak w Fiacie 127 i wersję po lifcie oznaczyłem jako 2S, jako seria druga. I więcej mocy dostał także model E. Dodatkowo ta odmiana teraz oficjalnie nazywa się Elegante zamiast E. No i jeszcze wersja Abarth, gdzie lifting nie wniósł żadnej poprawki, jeśli chodzi o silnik, ale model po lifcie pojawi się w zestawieniu i zmierzy się z Hondą Civic, która jeśli chodzi o hatchbacka w Japonii nie zaoferowała także nic nowego, ale za to ta wersja nadwoziowa pojawiła się w Europie. Tylko że ten model był słabszy niż japońskie odmiany, ale wrzucimy go do zestawienia, aby zobaczyć, jak Honda radziła sobie na naszym rynku. I Civic pojawił się także w USA, gdzie miał jeszcze mniej koni niż wersja europejska i jej nie będziemy wrzucać do rywalizacji. I zanim przejdziemy na arenę do pojedynku, to zostańmy jeszcze przy Hondzie, bo pojawiła się jeszcze jedna wersja. Odmianie z większą ilością drzwi, ale to nie był hatchback, tylko wersja czterodrzwiowa. Dostępna tylko w Japonii z większym silnikiem 1500 oraz w odmianie ze specjalnym systemem CVCC. To skrót od Compound Vortex Controlled Combustion. Jest to technologia opracowana w celu poprawy wydajności spalania w silnikach spalinowych i jednoczesnym spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. I w tym silniku głowica cylindra jest zaprojektowana w taki sposób, że ma trzy kanały prowadzące do każdego cylindra zamiast typowych dwóch. Dwa z nich są używane do wprowadzenia normalnej mieszanki powietrza i paliwa, podczas gdy trzeci kanał wprowadza bardzo bogatą mieszankę. Ta bogata mieszanka jest zapalana pierwsza, co tworzy wir intensywnego ciepła i ciśnienia, który zmusza resztę mieszanki w cylindrze do spalania. Dzięki temu silnik CVCC spełnia normy spalin bez potrzeby zastosowania katalizatora. Okej, nie dodawało to mocy, ale warto o tym wiedzieć, bo Honda zacznie to stosować w późniejszych latach. No a my teraz idziemy na walki gladiatorów i system punktacji wyjaśniłem w pierwszym filmie. Link w opisie. I tak, po lewej będziesz mieć modele, które premierę miały we wcześniejszych latach i dalej były w ofercie w 73 roku, a po prawej nowości z tego roku. I zacznijmy od oceny postury naszych małych gladiatorów. A postura to cylindry. Aktualnie tutaj dalej nic się nie zmienia, bo każdy ma 4 cylindry i każdy dostaje tyle samo punktów. Czas na muskulaturę. A za muskulaturę odpowiada pojemność silnika i dalej rządzi Honda, więc zobaczmy, kto jest najsilniejszy, czyli ma najwięcej mocy. I w tym przypadku widać, że Europa musiała się zadowolić słabszą wersją Civica, ale ogólnie dalej Civic rządzi, tylko że japońska odmiana.
A co z dynamiką, czyli z momentem obrotowym? Sytuacja się powtarza i europejski Civic odstaje od japońskiego, ale i tak ma większy moment obrotowy od Hot Abarta. Za to Abarth daje więcej radości, jest bardziej entuzjastyczny. To znaczy, im wyżej dany samochód osiąga swoją maksymalną moc, tym więcej wpada punktów, bo daje więcej frajdy z jazdy i w tym przypadku Honda wypada blado. Ale mamy jeszcze jedną kategorię. I póki co dodawaliśmy punkty, a teraz będziemy je odejmować, czyli im auto cięższe, tym straci więcej punktów. No i dalej najlżejszy jest Civic, z tym, że europejski model jest cięższy od japońskiego. Więc sprawdźmy, gdzie się znajduje wśród konkurencji, czyli czas wyłonić króla małych gladiatorów 73 roku i system jest taki, że dodajemy punkty za posturę, muskulaturę, siłę, dynamikę i entuzjazm i od wyniku odejmujemy za ciężar pojazdu i wynik zaokrąglamy do 1-0 po przecinku. I tak wyglądała sytuacja w 72 roku, a w tym doszło trzech bohaterów. Seat jako klon Fiata, ale on ma tyle samo punktów co Fiat. Pojawił się także europejski Civic i on nie zaszedł tak daleko jak jego japoński odpowiednik. No i jest także wersja poliftingu Auto Bianchi A112, ale tutaj także nic się nie zmieniło. Z tym, że to wersja polifcie będzie reprezentować Włochów w przyszłym roku. A jeśli chodzi o króla roku 73, to dalej jest to Honda Civic z Japonii. Tak jak rok wcześniej. Ale to się może zmienić, bo już w przyszłym roku mamy wysyp nowości, które zaczynają posiadać sportowe geny i Audi będzie mieć swojego reprezentanta. Renault przygotowało wersję LS modelu 5 z mocniejszym silnikiem. Peugeot pokazuje odmianę coupé swojego 104. Znowu Honda będzie nosić logo RS, za którym kryje się. Wszystkiego dowiesz się z kolejnego odcinka, więc nie zapomnij kliknąć suba, bo atmosfera zaczyna się zagęszczać. Daj znać, co myślisz o dzisiejszych bohaterach. Dzięki wszystkim wspierającym i pamiętaj, życie za krótkie, by nie wiedzieć, kto jest największym małym gladiatorem. No i teraz wlatuje ogólna tabela.